Nie ma słów w języku ludzi kulturalnych, aby opisać podłość, jaką jest atak na kardynała Adama Sapiehę. I nie chodzi tu już nawet o to, co udowodnili dziennikarze, że dokumenty na jego temat sfałszowano. Chodzi bardziej o to, z jaką swawolą niszczy się pomniki w Polsce. Pewnie już niewiele osób o tym wie, ale Sapieha był jednym z najbliższych współpracowników papieża Piusa X. I kiedy Polski nie było na mapie, zabiegał o jej interesy. W czasie I wojny światowej osobiście kierował Komitetem Pomocy Polskim Ofiarom Wojennym. Kiedy Polacy walczyli o granicę własnego państwa, pojechał do Stolicy Apostolskiej wymuszać większe zaangażowanie nuncjatury papieskiej w Warszawie na rzecz Polski. Dotyczyło to ówczesnego nuncjusza Achille Rattiego, który potem został papieżem. I pamiętał Sapieszę tą zniewagę, ten nigdy nie otrzymał nominacji kardynalskiej przez całą kadencję tego papieża. Dopiero dał mu ją następca. Dla kardynała jednak Polska była najważniejsza. Po zajęciu naszego kraju przez Hitlera, kiedy inni wyjechali z Polski, on został i dbał o rodaków. Wysyłał raporty dokumentujące ludobójstwo Niemiec. Nie bał się ich, mimo że groziła za to śmierć. W 1942 roku najbliższemu współpracownikowi Hansa Franka powiedział bez ogródek, prosto w twarz, co myśli o ich działaniach. Niemcy aż wstali i wyszli, dodając, zacytuję, żaden Polak do nas nigdy tak nie mówił. Po 1945 roku Sapieha był razem z prymasem Chlądem twarzą oporu wobec komunistów, oparciem dla milionów Polaków. W czasach największego stalinizmu podpisał list do wiernych ze słowami: Polska nie może być komunistyczna, musi pozostać katolicka. Chwilę później zmarł. Był wybitnym mężem stanu. Nie dajmy dziś nowym komunistom deptać po nim i po Polsce. Myślę, że dlatego arcybiskup, potem kardynał Sapieha tak był nienawidzony i jego pamięć niszczona przez reżim, że był właśnie ogromnym autorytetem. A reżim oczywiście chciał niszczyć wszystkie autorytety.